Dzień o godzinie 10:00, już przyszłem do domu w sobotę. Zdążyłem zjeść kolację, które pogadałem ze żoną. Położyliśmy się spać. Już córka spała, syn spał, ja i śpimy. Jest z godzina 23.30. Ktoś dzwoni do, do mieszkania. Człowiek taki zaspany mówi: Kto tam może dzwonić? No, ale wstałem, poszedłem do przedpokoju, otwieram drzwi, otworzyłem drzwi, patrzę, dwóch milicjantów i jeden cywil. Stoją. Ale tak jakoś mnie to, od, o, y, 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 coś szybko za czasem drzwi. Za, za czasem drzwi niech pan otworzy. A ja nie, nie otwieram. Niech pan otworzy, bo wysadzimy drzwi. Mówią z tyłu, oj, mówię, coś tu jest nie tak. Wziąłem szybko, zadzwoniłem na kopalnię, yy, bo tu niedaleko kopalnia mieszkam, to przecież za 5 minut już chłopaki przylecieli z oddziału szyby, bo robią na noc, bo to na noc było, przylecieli, ale milicja, ten, yy, yy, te poli, yy, milicjanty dba, i ten cywil zeszli na dół. I jak chłopcy tu przylecieli, to ich spotkali... Na, na parterze. Wsiedli do samochodu milicyjnego i pojechali. Chłopaki przyszli tu, tu do góry, do, do mieszkania i mówią, i mówię, opowiadam, co się stało, że byli, chcieli mieć, mi drzwi rozwalić tego, no to, to dobrze. Mówi, to śpi, a my tu zostaniemy. Będziemy ci pilnować w razie czego. Bo w tych czasach było tak, że dużo działaczy Solidarności y, łapała SB, milicja. I wywozili, pobili, gdzieś zostawiali w lesie, bo bardzo dużo takich wypadków było. No ja sobie z tym tak, niby sobie skojarzyłem, może, może że to jest to. So, I chłopcy tu zostali pod drzwiami. No ja się ani nie zdążyłem jeszcze położyć, patrzę, jakieś warko samochodu, bo to jedzie, zaglądam do okna. Jadą suki zomo, Wyskakują tu, ko mojego bloku, obstawiają blok i prosto do góry. Już nie pytali się nic, tylko prosto do drzwi. Rąbią, czaskają, tak, aż wywalili drzwi. A, a te chłopczy myli, co wy tam robicie? I zostali właśnie pobici. Pobici zostali, to pierwsza krew stanu wojennego, to chyba była pierwsza właśnie tu, tu, y, przy moim mieszkaniu, a w ogóle w stanu wojennego, to na pewno była pierwsza krew stanu wojennego, bo później jak się rozmawiało z tymi internowanymi w ośrodkach, to nigdzie tak nie było, że, że nigdzie nie pobili. a tu pobili. No, mnie tu weszli do, drzwi wyważone, weszli, weszli do mieszkania. Ja stałem tu, córka też, syn był tam. padli, ja w piżamie, tylko zdążymy spodnie nałożyć i, i buty. Ale już tych butów się bałem zasznurować, bo mówię, jak się nachylę, to tą pałką może, bo tu naliczyłem ich 19. To proszę sobie wyobrazić. Taki pokoik, a tyle, a tyle tego było. No przecież pełniwko tu było. Dopiero 18. 18. Dotarły gazety do nas, trybuna robotnicza była tu w Katowicach, wychodziła i pisze czarna, czar, czarna środa na kopalni wujek, że ludzie zagstrajkowali, że są zabici. No ja, 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 jak to usłyszałem, po prostu no to no, niestety no, nie dało się przeżyć. Po prostu płakałem.